Cześć, witajcie w kolejnym odcinku w moim programie Najgorsze gry wszechczasów. W dzisiejszym odcinku zrecenzuję grę, która jest klonem znanej serii Grand Theft Auto. A chwila. Serie mi się pomyliły. To nie Najgorsze gry wszechczasów, zapraszam. Witajcie w kolejnym odcinku Mroz na niski spojrzeń na grę. I jak sami widzicie, dzisiaj jest kandydat na kolejny odcinek, na omówienie w tym odcinku. To jest District Wars. Dynamiczna gra z widokiem TPP opowiadająca o wojnach gangu. Jako ostatni stronę gangu Skorpionów wyruszamy wymierzyć zemstę i zlikwidować morderców naszych kolegów. Gra wyszła na światło dzienne 4 lutego 2009 roku. Producentami są The Stern Entertainment, wydawcami są Akela, a wydawca PL to IQ Publishing. Powiem tak. Ta gra to miało być swego typu polskie GTA. Tak, to miało być polskie GTA. Ale coś to ewidentnie nie wyszło. A co konkretnie nie wyszło? Zaraz wyjaśnię. Moi drodzy, oto przed nami jest District Wars. I w pierwszej kolejności mogłabym omówić w sumie oprawę audiowizualną. Ludzie, to jest 2009 rok. A gra ma grafikę z rodu GTA San Andreas. A nawet może niekoniecznie GTA San Andreas, ponieważ powiedziałabym, że GTA San Andreas ma minimalnie lepszą grafikę. I powiem tak, Rockstar zdawali sobie sprawę z tego w 2008 roku, że w takim roku przydałoby się wydać kolejną część GTA, tym razem z trochę lepszą grafiką. I właśnie dlatego całkowicie zmienili uniwersum, jeśli chodzi o GTA, i z uniwersum CD przeszli do uniwersum KD i wydali GTA 4 z o wiele lepszą oprawą graficzną. Tego czegoś najwyraźniej sobie nie zdawali sprawy z tego, że jak na 2009 rok grafika powinna wyglądać inaczej, powinna być z tej ery i powinna wyglądać o wiele lepiej. Tak, twórcy sobie z tego sprawy nie zdawali i myśleli, że taka grafika w 2009 roku to będzie dobry pomysł. Powiem tak, nie żeby ta grafika była jakoś bardzo zła, powiem tak szczerze, grafika nawet mogłaby być klimatem tej gry, to serio mogłoby być coś z tym GTA San Andreas ta gra. Gdyby tylko twórcy przyłożyliby się do takich elementów jak gameplay, jak fabuła, gdyby to był po pierwsze RPG, a nie jakaś gra, która to ma być nawet nie FPS-em, bo nazwanie tego FPS-em to złe nazwanie tej gry, bo gramy z kamery trzeciej osoby. Chodzi po prostu o to, że to jest gra, w której to mamy bodajże chyba max 10 misji do wykonania. Misje są bardzo krótkie i właściwie sprowadzają się do tego, żeby powystrzelać członków danego gangu. I tylko i wyłącznie do tego sprowadza się ta gra. Zapomnijcie o jakimkolwiek otwartym świecie, zapomnijcie o jakichkolwiek aktywnościach pokroju zbierania ostryk, tego w tej grze nie znajdziecie. Jeśli ta gra miała być klonem GTA, albo miała być przynajmniej wzorem, po prostu miała być coś w stylu GTA, to kompletnie to twórcom nie wyszło. Naprawdę, gra jest po prostu beznadziejna pod względem tego, co ma do zaoferowania. Co możemy powiedzieć na temat naszego głównego bohatera? Tyler Jones to jest typ, który to na początku gry uzala się nad tym, że stracił wszystko, ze wszystko mu zabrano i sobie tak naprawdę to jest koleś, który nie ma nic do stracenia, dlatego pójdzie na ulicę i powystrzela każdego członka gangu, jakiego spotka. Wiemy o tym, że jego gang zginął w trakcie jakiejś wojny gangów, ale nie widzieliśmy tej wojny, nie widzieliśmy również śmierci tego gangu. Po prostu nas bohater ma taką motywację, że chce wystrzelić, chce pozabijać wszystkich gangsterów i zostać najlepszym gangsterem Jozio. I to jest tak naprawdę jego jedyna motywacja. Nic go nie kieruje, poza tym to jest koleś pozbawiony jakiejkolwiek charyzmy, jakiegokolwiek charakteru. Jeśli chodzi o voice acting, powiedziałabym, że jest średni, ale słychać naprawdę, że nasz główny bohater to chyba jest jakiś Polak, który to marnie operuje angielskim językiem, ponieważ jedyne co potrafi, to głównie rzuca motherfuckerami, kurwami, rzuca na prawo i lewo. I to są głównie jego dialogi w tej grze. I tylko i wyłącznie to nasz główny bohater ma nam do powiedzenia. Dobra, to może teraz kwestie HUD-u. W prawym górnym rogu mamy nasz cel danej misji. W lewym dolnym rogu mamy amunicję do naszej poszczególnej broni. Po środku mamy kasę, którą sobie możemy zbierać. A z kolei w prawym dolnym rogu mamy zdrowie naszego głównego bohatera. Jakie mamy bronie? Mamy pistolet, który jest tak badziewny, że możemy go wsadzić w dupę. Mamy rewolwer, który jest trochę lepszy. Mamy Uzi, które jest najlepszą bronią i w sumie to robi pozadek z przeciwnikami. No i poza tym mamy jakieś kijki, jakieś pałki, ale jeden z możemy sobie wsadzić głęboko w dupę. Jeśli chodzi o to, jak wyglądają poziomy w tej grze, to są tylko i wyłącznie miasteczka i czasami raz na ruski dzień trafi się jakiś poziom w więzieniu. Ale takiego poziomu to ze świetną szukać jak dobrych postaci w Life is Strange albo jakiegokolwiek mądrego komentarza na kanale Naruciaka.
gra jest po prostu bardziej w nie nudna. Właściwie to można spokojnie powiedzieć, że każda ulica w tej grze to jest właściwie jedno i to samo. Mapy są bardzo, bardzo powtarzalne i bardzo, bardzo nudne. Teoretycznie mapy mogłyby być klimatyczne i mogłyby tej grze nadać jakiegoś klimatu, gdyby nie to, że owe mapy są naprawdę bardziej w nie nudne. Fabuła, jak w czasie mówiłem, praktycznie w tej grze nie ma żadnej. Nasz główny bogater po prostu ma taką motywację, że chce wybić każdego gangstera, jakiego napotka na swojej drodze w zemście za swój upadły gang, i to jest tylko i wyłącznie jego jedyna motywacja. Jesteśmy się całkowicie sami i zapomnieć o jakichkolwiek interakcjach z jakąkolwiek postacią, po prostu chodzimy sobie z punktu A do punktu B i robimy porządek z gangami. I tylko i wyłącznie na tym ta gra polega. Zapomnijcie o jakiejkolwiek różnorodności, zapomnijcie o jakichkolwiek ciekawych misjach, zapomnijcie również o jakichkolwiek ciekawych smackach bądź easter eggach. Gra jest po prostu badziewna. I szczerze, czy jest coś jeszcze, co mogłabym na temat tej gry powiedzieć, to będzie naprawdę krótkie omówienie tej gry. Bo właściwie to już nie mam nic innego do omówienia, więc przechodzimy do podsumowania. District Wars to jest gra, której wam nie polecam. To miała być jakaś marna kota GTA, ale coś kompletnie nie wyszło. Marny główny bohater, który jest po prostu badziewny, nawet nie potrafi jakoś super dobrze operować językiem angielskim. Widać, że to jakiś Polak podkłada pod jego głos. Jedyne, co potrafi, to głównie rzucać matafakarami na prawo i lewo i również rzucać przekleństwami jak chce. Modele poszczególnych map są naprawdę słabe, badziewne. Grafika, jak na 2009 rok, prezentuje się słabo. I to samo mogę powiedzieć na temat poszczególnych modeli broni, poszczególnych modeli samochodów. Jest to wszystko po prostu badziewne i słabe. I tylko tyle mogę w sumie na temat tej gry powiedzieć. Wszystko w tej grze jest badziewne i słabe. Nie polecam wam tej gry. Trzymajcie się z daleka od tej gry. Ja miałem problem w ogóle z tym, żeby tą grę zainstalować i... Też polecam wam tej gry nie instalować. Tak, nie instalujcie tej gry, nie grajcie w tą grę. W ogóle kto by zagrał w tą grę? Jedynie chyba Bartek GN w tą grę był w stanie zagrać, żeby po prostu ją zrecenzować i opisać. No i parę może innych osób, które dały się nabrać na to, że ta gra to będzie takie drugie dobre GTA. Tyle, że z GTA to ta gra nie ma praktycznie nic wspólnego. W przeciwieństwie na Tyler Jones to może co najwyżej... wypierdalać za przeproszeniem do Lafis Stres, bo tam jest jego miejsce. Ale dobra, ja w tym momencie będę kończyła ten film, odcinek. To będzie na tyle, na razie. A w kolejnym odcinku opiszę już o wiele lepszą grę. Tym razem jakąś wyścigówkę. Jak to będzie wyścigówka? A nie zdradzę wam tego. Dowiecie się w kolejnym odcinku. Ja kończę w tym momencie, to będzie na tyle. Bywajcie. Jeszcze raz powtórzę, gry nie polecam.